Raz, raz. Słychać mnie? Słychać mnie. Okej. Okay. Dzień dobry jeszcze raz z tymi, z którymi się nie widzieliśmy, nie witaliśmy. Kolejna sesja z zakresu, tym razem bezpieczeństwa w SQL Serverze 2016, o której sobie opowiemy przez najbliższą godzinę. Ja nazywam się Kamil Nowiński i mam przyjemność tę sesję poprowadzić razem z Tomkiem. To jest nasza druga sesja wspólnie. Zajmuję się programowaniem w tej chwili głównie baz danych. Od wersji SQL 2000 mam przyjemność pracować z tym właśnie naszym silnikiem bazodanowym. Co jeszcze? Jestem członkiem komisji rewizyjnej PL-Sługa. Może tyle o mnie, nie będziemy za dużo przedłużać, mamy mało czasu. Tomasz Libera, również działam w ramach stowarzyszenia w zarządzie od niemal roku. Poza tym wraz z Michałem Sadowskim organizujemy spotkania w Krakowie, naszą krakowską lokalną grupę. Pracuję na co dzień w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a nie publiczna uczelnia, którą wyróżnia to, że rozwijamy nasze własne autorskie rozwiązania w systemie internetowe, wspomagające cały proces dydaktyczny i zarządzania administracji uczelni. Prowadzę szkolenia, zajęcia z zakresu baz danych, także autoryzowane szkolenia z SQL Server. Tak, agenda będzie dość krótka. O trzech nowych funkcjonalnościach, które się pojawiły w SQL Serverze 2016 powiemy. Będzie to Role Level Security, o którym opowie Tomek. Następnie przejdziemy do Dynamic Data Masking i na samym końcu ostatnia, trzecia część to będzie Always Encrypted, po którym to temacie podsumujemy sobie króciutko całą naszą dzisiejszą sesję. Role Level Security to pierwsza z tych trzech nowości z zakresu bezpieczeństwa, o których będziemy mówić. Wielokrotnie, od dłuższego czasu oczekiwana. Tradycyjnie mamy możliwość zabezpieczania schematów, tabel, kolumn w poszczególnych tabelach, ale nie mieliśmy możliwości do tej pory zabezpieczania danych na poziomie wiersza, czyli określania, które użytkownicy mogą widzieć, które wiersze, które rekordy z naszej tabeli. W jaki sposób radziliśmy sobie bez tych możliwości? Wtedy, kiedy była taka potrzeba, tak, rozwiązanie wymagało od nas, abyśmy prezentowali dane, podzbiór danych z tabeli. Ktoś ma jakiś pomysł? Dokładnie tak. Poprzez widoki. Chcielibyśmy powtórzyć, przypomnieć na początek, jak mogliśmy to realizować do tej pory, aby pokazać, jak w bardzo podobnym przykładzie poradzimy sobie obecnie z Role Level Security. Przygotuję testową bazę danych, w której utworzę trzech użytkowników, menadżera, który będzie miał dostęp do wszystkich rekordów i dwóch sprzedawców, którym naszym celem jest odfiltrowanie dla tych sprzedawców tylko podzbioru rekordów. Tabela sales, która w jednej z kolumn przechowuje nazwę sprzedawcy, nazwę sprzedawcy, żeby może tak. OK, jeszcze raz wystartujemy, jeśli tym razem się uda. OK. Tabela sales, która przechowuje między innymi nazwę w jednej z kolumn, nazwę sprzedawcy, do którego przyporządkowane jest dane zamówienie. Tworzę indeks, do którego wrócę nieco później. Sześć rekordów. Trzy z nich będą przyporządkowane do sprzedawcy numer 1, sales 1 i trzy kolejne do sprzedawcy numer 2. Sześć rekordów w tabeli. I rozpoczynamy od utworzenia widoku. Widoku, którego prosta definicja, prosty warunek filtrujący powoduje, że rekordy, które widzimy, to tylko te, które są przyporządkowane do bieżącego użytkownika. To nazwa użytkownika zapisana jest w tej kolumnie. Tak więc w zależności od tego, który użytkownik będzie odczytywał dane poprzez ten widok, zobaczy tylko część rekordów. Chyba że alternatywnie jesteśmy zalogowani, używamy użytkownika menadżer, on ma dostęp do wszystkich wierszy w tej tabeli. Nie przełączam kontekstu wykonania żadnego z tych użytkowników. Działam jako DB owner, w związku z tym widok nie zaprezentuje mi żadnych rekordów. Jeśli się odwołam do tabeli bezpośrednio, oczywiście wszystkie rekordy zostaną zwrócone. A teraz określę uprawnienia do widoku, nie nadając tym nowym użytkownikom żadnych uprawnień bezpośrednio do tabeli. Określę te uprawnienia odpowiednio. Każdy z tych użytkowników ma możliwość czytania danych.
Jedynie sprzedawca numer 2 ma możliwość wstawiania i aktualizacji rekordów. I teraz zmieniamy kontekst wykonania na użytkownika drugiego i sprawdzamy, jakie wiersze zostaną wyświetlone po odwołaniu się do widoku. Tylko te przyporządkowane właśnie do tego użytkownika. Odwołuję się do tabeli, brak uprawnień. Właśnie w ten sposób zabezpieczaliśmy dane, zabezpieczaliśmy wiersze do tej pory. Jeśli spróbuję wprowadzić wiersze, wprowadzić zamówienie, które jest przyporządkowane do mojego bieżącego użytkownika, nie będzie z tym żadnego problemu. A czy ta instrukcja się wykona? Czyli zamówienie przypisane do sprzedawcy pierwszego? Otóż to. Wiersz, który jest w sprzeczności z tym warunkiem filtrującym w moim widoku, on zostanie wstawiony, chyba że... Tak więc w tej sytuacji zwróćmy uwagę, wprowadziliśmy rekord, którego nie zobaczę jako sprzedawca drugi, odwołując się do widoku. Chyba że zmodyfikujemy nasz widok, dodając with check option, wówczas ten warunek będzie sprawdzany również wtedy, kiedy dane będziemy modyfikować poprzez widok. Sprawdźmy. Obecnie jestem, działam w oparciu o DB Ownera, w związku z tym nie jestem w stanie uprawnień, poprzez ten widok nie jestem w stanie wstawić danych. Jako sprzedawca drugi nie mogę też wstawić obecnie rekordu przypisanego, zamówienia przypisanego do sprzedawcy pierwszego. Cały czas oczywiście mogę bezpośrednio wstawiać zamówienia, które są przypisane do mojego bieżącego użytkownika. Tak to działało do tej pory i tak radziliśmy sobie z zabezpieczaniem wierszy bez row-level security. Przejdźmy teraz do tych nowych możliwości, do tego, jak ich użyć, jakie dodatkowe możliwości nam dają. Otóż dwa nowe obiekty, a właściwie jeden nowy obiekt i jeden, który już często wykorzystywaliśmy. Widok, funkcja, która jest funkcją tabelaryczną, która jest predykatem, w której określamy logikę, która mówi, czy dany użytkownik, czy w danych okolicznościach, bo tutaj te możliwości są szersze, wiersz ma być wyświetlony bądź nie. I polityka zabezpieczeń, security policy, to taki zupełnie nowy obiekt, który łączy tą funkcję, którą utworzyliśmy, z tabelą, którą zabezpieczamy. W różnych scenariuszach te nowe funkcjonalności nam się przydadzą. Chociażby sytuacje, w których aplikacja do zarządzania zamówieniami, chcemy, żeby poszczególni klienci widzieli tylko te zamówienia, które są przypisane akurat do nich. Albo szpital i system do przeglądania informacji o pacjentach. Pielęgniarki widzą tylko informacje o rekordach pacjentach, którzy są przypisani akurat do danego pracownika. Ale można powiedzieć, że wszystkie z tych scenariuszy moglibyśmy jakoś zrealizować za pomocą tych możliwości, tego widoku, który pokazałem w wcześniejszej demonstracji. W pewnych scenariuszach jednak fakt, że zabezpieczamy teraz bezpośrednio tabelę, a więc nie musimy korzystać z żadnego dodatkowego widoku, będzie miał znaczenie. Ktoś może podać przykład rozwiązania, w którym odwołujemy się do tabeli? Self-service BI. Wypełnianie danymi, zasilanie danymi naszego modelu tabelarycznego. Zależy nam na odwołaniu się bezpośrednio do tabeli, bowiem chcemy nie tylko odczytać dane, wypełnić nasz model danymi, ale także interesują nas powiązania między nimi. A więc ten dostęp do tabeli jest tutaj bardzo istotny. Warto wspomnieć, że te możliwości, które prezentujemy w tej części, były już wcześniej dostępne, ale w chmurowej odmianie SQL Server, w Azure SQL Database. Dodatkowo inne silniki baz danych, podobne funkcjonalności, tylko niekiedy pod nieco innymi nazwami, oferowały również wcześniej. Tak więc jest to funkcjonalność, która być może części z Państwa jest już znana. Pokażę na kolejnym przykładzie, jak implementujemy rollover security. Baza, którą zdefiniowałem wcześniej, tym razem uprawnienia bezpośrednio do tabeli. Każdy z użytkowników może czytać dane,
ale tylko sprzedawca numer 2 może je modyfikować, wstawiać nowe rekordy, kasować. Jedna z dobrych praktyk mówi, aby tą funkcję tabelaryczną, która będzie odpowiadać na pytanie, która będzie predykatem, czy ten wiersz ma być dostępny, czy nie, umieścić w odrębnym, nowym schemacie, który nazwałem Security. Jako DB owner widzę wszystkie rekordy, tworzymy funkcję tabelaryczną. Funkcja tabelaryczna będąca predykatem zabezpieczeń w utworzonym właśnie schemacie Security. Ta funkcja realizuje bardzo podobną logikę jak widok z poprzedniej demonstracji. Czyli sprawdzamy nazwę, sprawdzamy jaka jest bieżąca nazwa użytkownika i przyrównujemy ją do wartości, którą przekazujemy przez parametr. Ta funkcja jeszcze nie odwołuje się bezpośrednio do tabeli, którą zabezpieczamy. Alternatywnie, jak w poprzednim przykładzie, menadżer ma mieć możliwość przeglądania wszystkich rekordów. To jest pierwszy z dwóch obiektów, które musimy utworzyć. Drugi zupełnie obiekt to polityka zabezpieczeń, security policy. Ta polityka zabezpieczeń ma jakąś nazwę, security filter, i ona wiąże funkcję tabelaryczną, którą właśnie utworzyłem, z tabelą, w której rekordy zabezpieczamy. Podajmy również nazwę kolumny, która ma być przekazana do tego widoku. Nazwę kolumny z tabeli sales. State on oznacza, że ta polityka jest od razu po utworzeniu aktywna. Dwa nowe obiekty katalogowe, które prezentują nam listę polityk w bieżącej bazie danych i przypisane do nich predykaty. W tym momencie tylko jeden predykat, predykat filtrujący. Mamy jeszcze drugi typ predykatów, do nich przejdę za chwilę. Obecnie działamy w kontekście DB ownera, więc zmienię ten kontekst wykonania na użytkownika, na sprzedawcę numer 1 i odwołam się do tabeli, wyświetlając wszystkie rekordy. Bezpośrednio do tabeli widzimy tylko część rekordów, tylko te rekordy, które są przypisane do sprzedawcy pierwszego. Sprawdźmy, co zobaczy sprzedawca numer 2. Tylko rekordy przypisane do tego sprzedawcy. Tak więc role-level security działa, jedyne co musiałem zdefiniować to te dwa obiekty. Sprawdźmy, jak w tym scenariuszu, jak wygląda kwestia wstawiania danych do tabeli. Jeszcze wcześniej pokażę, że tą politykę zabezpieczeń możemy łatwo wyłączyć, zdezaktywować, state off, i wówczas ta tabela nie jest, te rekordy nie są zabezpieczane. Tak? Nie musimy kasować tego obiektu. Bardzo łatwo możemy również tą politykę ponownie włączyć i sprawdźmy, czy jeśli przełączę się w kontekst użytkownika sales 2, jesteśmy w stanie wstawić rekordy, które nie są przypisane do tego sprzedawcy. Bez problemu możemy wstawić rekord, który jest przypisany akurat do tego sprzedawcy. Przypominam, że Sales 2 wcześniej zdefiniowaliśmy jego uprawnienie nie tylko do odczytu, ale do zapisu, modyfikacji, kasowania wierszy w tej tabeli. A jeśli wprowadzimy rekord przypisany, zamówienie przypisane do sprzedawcy pierwszego, ten rekord również zostanie wprowadzony. Czyli brakuje nam czegoś, co odpowiada opcji with check option w widokach. Instrukcje modyfikujące dane, i zaraz do tego wrócimy. Instrukcje modyfikujące dane, update czy delete, nie zostaną wykonane wtedy, kiedy odwołujemy się do rekordów, które nie spełniają naszego predykatu. Dlaczego? Bo SQL Server najpierw wyszukuje to, co chcemy zmodyfikować czy też skasować, nie odnajduje tych wierszy, dlatego że rollover security nam na to nie pozwala, i stwierdza, że nie zmodyfikował żadnych rekordów, bo nie znalazł żadnych, które spełniałyby ten predykat. Które spełniałyby ten predykat. Przejdźmy do nowych możliwości, które są dostępne w tej najnowszej wersji CTP 3. Dodajmy do naszej polityki zabezpieczeń predykat blokujący. Predykat blokujący wykorzystuje, tak modyfikujemy istniejący już obiekt, istniejącą politykę zabezpieczeń. Predykat blokujący, który wykorzystuje tą samą funkcję tabelaryczną, bo u nas w naszym przypadku logika się nie zmienia, czyli za pomocą tego samego filtru określamy, które wiersze mogą być modyfikowane, mogą być wstawiane. Ta sama tabela. Skoro możemy dodać predykat, to możemy też go łatwo usunąć. Drop block predicate. Obecnie do polityki zabezpieczeń przyporządkowane są dwa predykaty, filtrujący i blokujący. Skasuję, drop block predicate.
Dodam go ponownie, add block predicate. No i sprawdźmy. Jeszcze raz przykład wstawianiem rekordu zamówienia, które nie jest przyporządkowane do bieżącego użytkownika. Sales 2 to nasz bieżący użytkownik. Wstawiam rekord, zamówienie przyporządkowane, przypisane do niego. Nie ma z tym żadnego problemu. A jeśli spróbuję wstawić zamówienie, dla którego w kolumnie sales rep istnieje sprzedawca pierwszy, konflikt. Konflikt operacji z predykatem blokującym. A więc nasza polityka zabezpieczeń ma w tym momencie więcej możliwości. Co ciekawe, cały czas ten sam wynik wtedy, kiedy chcemy zmodyfikować jakieś dane, które nie spełniają naszego warunku filtrującego. Czyli cały czas zanim predykat blokujący jest w stanie zablokować tę operację, predykat filtrujący nie pozwala na odnalezienie tych rekordów. Stąd tego typu operacje mają cały czas taki sam rezultat jak przed chwilą. Ten filtrujący predykat teraz bardziej blokujący zadziała. Tak. Pozwól mi, że wrócimy do tego pod koniec. Na początek obiecam Ci, że jeśli usunę, bo mam taką możliwość, usunięcia tego filtrującego i pozostawienia blokującego, to ta demonstracja będzie się różnić dokładnie tym, że zobaczymy taki sam komunikat jak podczas stworzenia tego wiersza. Czyli to ten predykat blokujący zadziała. Ale to interesująca uwaga, dlatego że to pokazuje, jak wiele możliwości mamy. Możemy zabezpieczać tylko modyfikacje, pozwalając na wstawienie jakichkolwiek rekordów. Tak? Te możliwości są tutaj bardzo szerokie. Sprawdzamy zawartość tabeli w kontekście użytkownika menadżer. Wszystkie rekordy są widoczne. Warto wspomnieć, że w poszczególnych wersjach CTP możliwości RLS się zmieniały i w pewnych artykułach możecie Państwo znaleźć informację, na przykład, że full text search jest niewspierany. Już jest wspierany. Podobnie znajdują się informacje o tym, jakoby statystyki pozwalały, dokładnie histogram, który znajdziemy w statystykach, pozwalał nam podejrzeć te wiersze, które są dla nas ukryte wtedy, kiedy się odwołujemy bezpośrednio do tabeli. W obecnej wersji CTP3 również to nie jest problemem. Obecnie działam w oparciu o DB-ownera i w statystykach, to właśnie po to tworzyłem ten indeks na początku tej demonstracji, indeks na kolumnie, która przechowuje nazwę produktu, histogram jest pusty. To właśnie ze względu na fakt, że została utworzona polityka zabezpieczeń. Właściwie to już we wcześniejszej wersji CTP to nam działało poprawnie, zgodnie z oczekiwaniami. Plan jest pusty również dla DBO? Proszę? Plan jest pusty również dla DBO? Tak. Aha. Tak, bo DBO nie został jakby uwzględniony w tej funkcji tabelarycznej. Jeśli chcemy, aby było inaczej, wystarczy dodać alternatywę w tym warunku. Już nikt nie widzi w tej chwili, skoro nie widzi. Widzą tylko ci, dla których predykat filtrujący pozwala na dostęp do tych rekordów. Tylko te dane będziemy widzieli w histogramie. We wcześniejszych wersjach histogram zawsze prezentował wszystkim użytkownikom, którzy mogli sięgać do niego wszystkie rekordy. Jakby wszedł na sales 2, to bym zobaczył, że tak. Histogram tego sales 2. Tak. Wróćmy na chwilkę do prezentacji. Podsumowując te dwa rodzaje predykatów. Predykat filtrujący, który jest wykorzystywany głównie podczas operacji odczytu, ale także, jak widzieliśmy, podczas modyfikacji, dlatego że ogranicza wiersze, które mogą być modyfikowane lub kasowane, i predykaty blokujące, które mają zastosowanie dla operacji modyfikowania. Ten predykat blokujący, który tworzyłem, był uniwersalny. On zabezpieczał nas zarówno przed operacjami wstawianie wierszy, modyfikacji czy kasowania, jeśli filtrujący był włączony, był niedostępny. Dodatkowo w predykacie blokującym, wtedy kiedy określamy, że on filtruje, czy też ogranicza modyfikacje, możemy użyć predykatów before update i after update. Czyli ta logika tej funkcji może być wyliczana po wstawieniu rekordu albo przed wstawieniem. W tym scenariuszu, który pokazywałem, to nie ma specjalnego znaczenia, bo filtrujemy tylko po nazwie użytkownika. Ale zwróćmy uwagę, że ten predykat może być znacznie bardziej rozbudowany. Na przykład może sprawdzać, czy klient, którego zamówienie wstawiamy, nie złożył już zamówień przekraczających jakąś wartość. I teraz decydujemy o tym, tworząc predykat blokujący before update albo after update, czy ta suma wartości zamówień ma być wyliczona
przed wstawieniem tego nowego rekordu, czy po jego wstawieniu. Kilka słów o uprawnieniach. Nowe uprawnienie Alter Any Security Policy, pozwalające tworzyć, modyfikować, kasować polityki zabezpieczeń, ten nowy obiekt. Jeśli chcemy wykorzystywać RLS, musimy dodatkowo określić uprawnienie do modyfikacji schematu, a także zdefiniować pewne uprawnienia do danych, które zabezpieczamy. Szereg ograniczeń, które zmieniały się i ta lista zdecydowanie zmniejszała się, jak powiedziałem, w poszczególnych wersjach CTP. Obecnie między innymi tabele in-memory nie są wspierane, podobnie jak change data capture. Nie możemy także tworzyć, nie możemy także wykorzystywać widoków indeksowanych w tej funkcji tabelarycznej, którą wykorzystujemy jako predykat. Inne ograniczenie, które się być może nasuwa części z Państwa, jest fakt, iż nasza aplikacja zwykle nie działa w kontekście użytkownika, różnych użytkowników, którzy używają tej aplikacji, tylko w bazie danych wykonuje operacje w oparciu o tego samego użytkownika, zaszytego na przykład gdzieś w aplikacji. Tak? I w tym scenariuszu nie jesteśmy w stanie, znaczy sprawdzając nazwę bieżącego użytkownika, zawsze odnajdziemy tą samą informację. Otóż jest tutaj zaproponowane pewne rozwiązanie. Już w wersji SQL Server 2000 byliśmy w stanie wprowadzać pewne informacje do sesji. A więc mogliśmy się, odwołując do tych informacji, mogliśmy sprawdzać chociażby wartości ustawione zaraz po połączeniu aplikacji z bazą danych. Do tego służyła funkcja session context info do pobierania tych informacji z bazy i odpowiednio set context info do ich uaktualizacji. W najnowszej wersji CTP otrzymujemy również funkcję session context, która pozwala nie tylko wstawić coś do sesji, ale nazwać tą wartość. Tym kluczem może być na przykład, przepraszam, ta powyższa procedura ustawia wartość, którą nazywamy na przykład user ID, a session context pozwala się odwołać do wartości zapisanej w sesji pod jakąś nazwą. Może przejdę do przykładu, który demonstruje, jak wykorzystać te możliwości. Jak wykorzystać te możliwości? Zakładamy, że aplikacja po nawiązaniu połączenia z bazą danych pierwszą operacją, jaką wykona, ustawi właśnie wartość user ID. A więc za pomocą ESP, set, session context ustawiamy identyfikator użytkownika, który właśnie się połączył. W związku z tym będziemy musieli w naszym predykacie odwoływać się do tej wartości przechowywanej w sesji. Tworzę podobną, nową wersję tabeli sales. Tym razem odwołuje się, przechowuje w niej identyfikator użytkownika, a nie jego nazwę. Odpowiednia właściwość default powoduje, że podczas stawiania rekordów do tej tabeli, nie określając wartości tej kolumny, pobierany będzie identyfikator użytkownika właśnie z sesji. Wprowadzam 6 zamówień. I nowa wersja funkcji będącej predykatem, znowu w odrębnionym schemacie security. Definicja tej funkcji tabelarycznej zmienia się, odwołujemy się do sesji, do user ID, używając pewnie rzutowania na typ danych, taki jaki, w zależności od tego, jaką wartość zapisaliśmy do sesji, jesteśmy w stanie porównać tą wartość z parametrem app user ID, który to parametr będzie zmapowany na kolumnę w tabeli sales. To mapowanie, przypominam, następuje w polityce zabezpieczeń. Sales Filter 2, nowa wersja polityki zabezpieczeń. Tym razem podczas tworzenia tej polityki definiuje zarówno predykat filtrujący, ograniczający rekordy, które będą wyświetlane, i blokujący, a więc zabezpieczający przed, właściwie wystarczy zablokować operację after insert. Operację wstawianie wierszy, bo jak widzieliśmy, ten predykat filtrujący w tym scenariuszu już nam załatwi modyfikację. Modyfikacje. No i to jest ta operacja, którą aplikacja wykonuje po nawiązaniu połączenia z bazą danych. Ustawia wartość user ID na 1. Odwołujemy się do zawartości tabeli sales. 3 rekordy. Zmieniamy tą wartość na 2. Wartość user ID przechowaną w sesji na 2. Tabela sales, kolejne 3 rekordy, 3 inne rekordy przypisane do
właśnie do użytkownika drugiego. Spróbujmy zmienić ten kontekst, na użytkownika przypisać trójkę. Okazuje się, że w tej tabeli nie ma żadnych rekordów, które były przypisane do użytkownika o takim identyfikatorze. W trakcie mojej prezentacji wspominałem o dobrych praktykach, między innymi o tworzeniu funkcji tabelarycznej w oddzielnym schemacie security, czy też o nowym uprawnieniu alter NS Security Policy. Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się nad wydajnością całego tego rozwiązania, nad wydajnością, czy też na tym, czy wykorzystanie role-level security wpłynie w jakiś sposób na wydajność operacji na naszej tabeli, to możemy przyjąć, że ta wydajność będzie nie gorsza i nie lepsza od tej, jaką uzyskiwaliśmy wtedy, kiedy tworzyliśmy widoki. Poprzez widoki odwoływaliśmy się do danych. A więc w zależności od tego, na ile złożona jest konstrukcja funkcji tabelarycznej będącej predykatem, tak wpływamy ewentualnie na wydajność odczytu. Tak więc dobrych praktyk należy unikanie joinów czy jakichś złożonych operacji w ramach tej funkcji. Tak, role-level security to funkcja, na którą bardzo długo czekaliśmy. Tak jak Tomek wspomniał, w innych silnikach baz danych już się to pojawiło. Już to dawno było. Jak najbardziej. Tak. Mamy też sam filtr bezpieczeństwa i jeszcze jakiś filtr na innej kolumnie. Teraz mamy indeks na tej drugiej kolumnie. To SQL Server jest w stanie wykorzystać sobie tamten indeks na początku, żeby filtrować dane i dopiero potem zaaplikować to filtrowanie po użytkowniku. Czy to jest tak, że on zawsze najpierw filtruje pod względem bezpieczeństwa, a dopiero potem... Najpierw zawsze stosuje predykat filtrujący, a później predykat blokujący. W tej kolejności. Nie, to nie tak właśnie. Jest błędny po prostu drugi warunek, który jest bardziej wartościowy z punktu widzenia indeksów i statystyk. Aha. Jak optymalizator się zachowa? Czy optymalizator wybierze najpierw ten warunek, który będzie performance'owo fajniejszy, czy predykat zawsze najpierw, to spowoduje, że przeczyta za dużo danych. Dobre pytanie, ale nie sprawdzałem tej sytuacji. Jak mógł prosić o kontakt po sesji? Sprawdzimy to później. Ja sprawdzałem, że on po prostu tak? Inaczej tą funkcję, także jest dużo szansa, że sobie zamieni kolejność tak jak trzeba. Że sobie poradzi. Czyli zoptymalizuje poprawnie zapytanie. To nie jest funkcja skalarna, to znaczy, że to nie jest tak, że roll by roll przykłada, tylko robi takiego proces flyer i wtedy ma szansę po prostu zastosować wszystko. Super. A z ciekawości, kto z Państwa miał taką potrzebę, żeby takiej funkcjonalności wcześniej użyć przy okazji jakiegoś projektu SIVZA, tak? Czy jednak czekaliśmy już na taką funkcjonalność, tak? Z zakresu security kolejną funkcjonalnością dość interesującą, która się pojawiła, to jest Dynamic Data Masking. Dynamic Data Masking pozwala ograniczyć tak naprawdę tylko prezentację wrażliwych danych dla osób niepowołanych po stronie już aplikacji końcowej klienta. Pozwala nam kontrolować pewne fragmenty ukrywanych wartości. Jest to, co jest bardzo istotne, to jest niezależne od warstwy aplikacji, czyli jeżeli chcielibyśmy taką funkcjonalność wprowadzić, aplikacji nie musimy modyfikować. Tak? Cała konfiguracja odbywa się po stronie serwera SQL-owego, a proces maskowania odbywa się w momencie przesyłania tych danych już do klienta, czyli tak naprawdę na samym końcu. Więc mamy możliwość zaaplikowania kilku reguł na konkretnych wybranych kolumnach, konkretnych tabel w bazie danych. Jakie mogą być przykłady takich wrażliwych danych? Tak? Credit card number, karta kredytowa, numer karty kredytowej, social security number lub też nasz polski PESEL. Tutaj jest kilka przykładów takiego maskowania. Chcemy pokazać tylko fragment takiej wartości przechowywanej w wybranej kolumnie. I teraz tak. Tak jak powiedziałem, Dynamic Data Masking działa w momencie, kiedy dane są przesyłane do klienta, tak? Czyli nie zapobiega on dostępowi przez użytkownika, który ma bezpośredni dostęp do bazy i który może się podłączyć i przeglądać dane, ale ma na przykład uprawnienie, które pozwala mu przeglądać mimo założonych reguł maskujących. Jest to pewne uzupełnienie innych funkcjonalności SQL Servera, jak chociażby role-level security, o którym wspomniał wcześniej Tomek. Mamy kilka reguł maskujących w Dynamic Data Masking. Jedną z takich podstawowych to jest funkcja default. Funkcja default
działa, znaczy zwraca wartość nieco inną w zależności od kolumny, na której zakładamy tą funkcję czy tą regułę maskującą. Dla typów tekstowych będą to 4x. Zawsze i niezależnie, tak? Niezależnie od tego, jakie tam wartości są przechowywane. Dla typów numerycznych będzie to zawsze 0. 0 również pojawi się w przypadku kolumn typu binarnego. Natomiast będzie to 0 typu var binary. W przypadku typów data zawsze otrzymamy w wyniku 1 stycznia 2000 roku. Przykład TSQL-owego zastosowania czy założenia takiej maski, takiej reguły widzicie Państwo poniżej, ale za chwilkę sobie do tego przejdziemy w demonstracji. Drugą regułą maskującą to jest funkcja email. No jak sama nazwa wskazuje, taką funkcję jest sens stosować do kolumn tekstowych, które przechowują adresy mailowe. Ta reguła z kolei zwraca wartości w ten sposób, że zwraca pierwszą literę adresu e-mailowego przechowanego w danej kolumnie, natomiast na końcu zawsze to będzie .com. Więc na przykład w przypadku mojego adresu mailowego kamil@nowiński.net zawsze dostaniemy taki wynik, jak tutaj widzimy na slajdzie. Kolejną regułą maskującą jest custom string, która pozwala nam wybrać, jaki fragment stringa chcemy zamaskować, tak? Czyli pozwala określić, ile znaków z początku tej wartości chcemy odsłonić, jaki będzie string maskujący w środku i tak naprawdę ile znaków na końcu tego stringa też chcemy ujawnić. I ostatnia z reguł maskujących działa na wartościach numerycznych i pozwala określić zakres, z jakiego będą dane losowane. Czyli tutaj za każdym razem w wyniku takiego zapytania otrzymamy inne wartości na kolumnie, którą maskujemy. Jeśli chodzi o uprawnienia, do założenia maskowania potrzebujemy oczywiście alter do tabeli i alter animask również do tabeli. Natomiast w przypadku pobierania danych użytkownik jak najbardziej potrzebuje uprawnienia select do danej tabeli. A w przypadku, gdybyśmy chcieli pominąć założone reguły maskujące, możemy nadać uprawnienie unmask użytkownikowi, który takie uprawnienie powinien posiadać. Trzeba uważać na jedną rzecz, ponieważ tak jak powiedziałem, dane są zwracane już w tym ostatnim etapie działania silnika bazodanowego i przekazywania danych do klienta. Można wpaść w pewną pułapkę, gdybyśmy dane kopiowali, tak, pomiędzy jedną tabelą a drugą. Także znane nam instrukcje select into, insert into. Trzeba być czujnym i posiadać albo uprawnienie administratora, albo przynajmniej to uprawnienie unmask, żeby nie zakłamać sobie danych, które kopiujemy, tak? Bo zaraz by się okazało, że straciliśmy pewne informacje. A select into wstawia tą zamaskowaną wartość? Wydaje mi się, że tak. Nie sprawdzałem tego, powiem szczerze. No więc tak jak w przypadku insert into, tak? Jak nam starczy czas na końcu, to na pewno możemy taką próbę zrobić, nie ma problemu. I tutaj w tym przypadku też warto zwrócić uwagę właśnie na używanie narzędzia import and export z Management Studio, tak? Taka sama identyczna będzie sytuacja. Przejdźmy do części demonstracyjnej, tutaj kilka przykładów pokażemy, może nie wszystkie, o które Państwo w tej chwili pytają, ale mam nadzieję, że przynajmniej te najbardziej interesujące sobie pokażemy. Dobrze, użyjemy sobie bazy testowej, założymy sobie prostą tabelę z kilkoma kolumnami. Jak Państwo widzicie, już przy zakładaniu tabeli mamy możliwość zdefiniowania reguł maskujących. Ja tu w tej chwili założyłem trzy reguły maskujące na trzech kolumnach. Dodajmy do tej tabeli kilka, nie za dużo rekordów, abyśmy mogli zweryfikować, jak to będziemy widzieli. Oczywiście jesteśmy w tej chwili, pracujemy jako administrator, więc żadna z tych reguł nie została zastosowana. Natomiast kiedy założymy użytkownika testowego i nadamy mu uprawnienie tylko do odczytu i w tym jego kontekście spróbujemy odpytać tabelę, to widzimy, że w tym momencie już te reguły maskujące zostały zastosowane, tak? Czyli imię, telefon i adres e-mail, jak wspominałem, zostały zastosowane tutaj w tym przypadku odpowiednio. Nie ma też kłopotu, żeby zmodyfikować daną założoną maskę lub dodać do istniejących kolumn. W tym przypadku spróbujmy sobie dodać nową maskę na kolumnę lastname. Będzie to tym razem funkcja partial, czyli częściowego maskowania. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dwa pierwsze znaki powinniśmy mieć odsłonięte.
reszta to są X-y. Tu warto zwrócić na tą wartość uwagę, ponieważ jeżeli Państwo zwróciliście uwagę, to tam nazwisko było dwuliterowe. W takim przypadku SQL Server zawsze zwraca 4 X-y. Co jeszcze założymy sobie teraz? Zmodyfikujemy tą maskę na bieżącej kolumnie, łącznie z modyfikacją długości tekstu, który może przyjąć kolumna. Też nie ma żadnego kłopotu z tym. Spójrzmy, jak wygląda nadanie uprawnienia unmask, o którym wspominałem i czy rzeczywiście pozwoli to użytkownikowi przeglądać dane niezamaskowane. Tak. Mimo że mamy w tej chwili reguły maskujące założone na kilku, czy na większości z tych kolumn w tej tabeli, użytkownik posiada uprawnienie do odczytania danych źródłowych. Ok, zdejmijmy sobie to uprawnienie. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak, dalej mamy zamaskowane dane. Ok. Oczywiście mamy też możliwość zdjęcia takiej reguły maskującej. Zróbmy to w tej chwili dla kolumny typu last name. I jak najbardziej działa. To sobie pominiemy. Teraz tak, gdybyśmy chcieli maskować daty. Spróbujmy dodać sobie kolumnę typu data. Uzupełnimy ją jakimiś wartościami. Mamy jakieś dane wylosowane. I teraz to ciekawe, taki szczególny przypadek, który ja bym chciał zastosować, na przykład gdybym wprowadzał takie maskowanie u klienta, to na przykład datę zamaskować tylko częściowo, tak? Czyli to, co mamy możliwość wykonania dla typu varchar. Chciałbym pokazać tylko na przykład rok urodzenia, ale już nie datę i miesiąc. Spróbujmy to w takim razie taki scenariusz zastosować. Niestety, kolumna typu data nie akceptuje maskowania typu partial, tak? A spróbujmy w takim razie dołożyć sobie kolumnę wyliczaną i samym dniem urodzin i załóżmy funkcję random, która będzie losowo maskowała tą wartość. Niestety okazuje się, że na kolumnie wyliczanej też reguły nie można założyć. Może to jest problem z tym, że kolumna nie jest zmaterializowana, więc spróbujmy sobie taką z kolei kolumnę założyć. Okazuje się, że wcale to specjalnie nie pomaga. Tak? Czyli niestety na kolumnach wyliczanych nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ok, wyrzućmy tą kolumnę, załóżmy sobie standardową kolumnę typu numerycznego, wrzućmy tam jakieś wartości na podstawie dnia, daty urodzin i załóżmy regułę maskującą typu random. Teraz się wszystko powiodło, zobaczmy jak to wygląda. Tak, proszę zobaczyć, że pomimo, że dzień urodzin to był 14, w wyniku dla tej kolumny dostaliśmy wartość 22. Co będzie, gdy jeszcze raz wykonam to zapytanie jako ten użytkownik? Czego byśmy się spodziewali? Inne wyniki. No i tak właśnie jest, tak? Z zakresu 1.30 dostajemy losowe wartości. Czy powiedzie się założenie takiej reguły na kolumnie typu varchar max? Jak Państwo sądzicie? Uda się czy nie? Powinno się udać. Tak, to się udaje. Czyli nawet na takich szerokich kolumnach maskowanie jak najbardziej tutaj w tym przypadku działa. Jakby sposób obejścia maskowania, tak? Czyli gdybyśmy chcieli podejrzeć sobie histogram ze statystyk, jako ten użytkownik, jak założymy sobie indeks na jednej z kolumn first name, której nie widzieliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda ze strony statystyk. Tak? Widzimy wartości źródłowe, także do 256 wartości z takiej tabeli jesteśmy w stanie podejrzeć, jeżeli mamy dostęp do baz danych. Ok, jeżeli byśmy chcieli wyszukać jakichś oryginalnych wartości innymi sztuczkami, typu chcemy spróbować zgadnąć pewną wartość, czy ona rzeczywiście istnieje w pewnych wierszach, tak? I zrzutować ją na kolejną dodaną na kolejną kolumnę. Jaki będzie wynik? Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić i wszędzie mamy zera, mimo że tam istniała wartość, że imię taki jak Janis istniało. Przepraszam? Mamy warunek where. Tak, właśnie zaraz do tego przejdziemy. Tutaj właśnie mam warunek where. Jeżeli z kolei będziemy chcieli użyć warunku where, co się stanie? Okazuje się, że SQL Server przefiltruje te dane. Tak jak powiedziałem, maskowanie działa na samym końcu. Dobrze.
No i tu jeszcze może dwa słowa dosłownie o tym, co się pojawiło w widokach systemowych. Bardzo fajnie jesteśmy w stanie podejrzeć, jakie funkcje na których kolumnach, jakie reguły maskujące na których kolumnach i w których tabelach mamy założone. Także nowe kolumny w widokach systemowych tutaj w tym momencie się pojawiły. Ograniczenia. Tych ograniczeń jest tutaj więcej troszeczkę i polecałbym sobie przejść do MSDN-a. Natomiast to, co istotne, o czym za chwilkę będę mówił, to reguł maskujących na pewno nie założymy na kolumnach, które będą zaszyfrowane Always Encrypted. No i na wielu innych kolumnach specyficznych do pewnych zastosowań typu FileStream lub ColumnSet. Tak. Always Encrypted to jest kolejna funkcjonalność, która się pojawiła w SQL Serverze 2016 z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczona do zabezpieczenia znowu danych wrażliwych, tak, o których wcześniej sobie mówiliśmy. Natomiast ona jest specyficzna pod tym względem, że pozwala nam jako projektantom systemów bazodanowych wydzielić pewien podział dwóch ról między właściciela danych, który będzie miał pełne prawa do wszystkich danych przechowywanych w tej bazie danych, a głównie tutaj myślimy o danych wrażliwych, oraz administratora danych, bo przecież możemy sobie wyobrazić scenariusz, które zresztą coraz częściej są stosowane, że administratorem baz danych niekoniecznie musi być pracownik danej firmy. To może być funkcja gdzieś oddelegowana do jakiejś firmy trzeciej. Więc w tym przypadku administrator bazy danych miałby dostęp do bazy danych, natomiast nie miałby dostępu do danych wrażliwych, tak? Czyli bez prawa wglądu w te dane. Tu również jest istotne, że ta funkcjonalność jest transparentna dla aplikacji klienckiej, tak? Czyli nie trzeba modyfikować całej aplikacji, aby uzyskać i zastosować tą funkcjonalność. Tu jest pewna gwiazdka, ale liczę na Państwa czujność. O tym powiemy za chwilkę. Na czym polega Always Encrypted? Szyfrujemy wybraną kolumnę w tabeli, tak jak to miało miejsce w Dynamic Data Masking. Wybraną kolumnę w wybranej tabeli i ta aplikacja kliencka będzie, kiedy będzie posiadała właściwy klucz, będzie dopiero w stanie odczytać dane, które są zaszyfrowane. Tak, czyli dane są zaszyfrowane zawsze, jak to nam wskazuje nazwa nowego feature'a w SQL serwerze, Always Encrypted. Dane są zaszyfrowane zawsze, czyli co tu mamy na myśli? Dane są zaszyfrowane na nośniku fizycznym, tak jak to w przypadku było na przykład TDE, ale również są zaszyfrowane gdzieś w buforach pamięci serwera chociażby, tak? Co jest istotne, czego nie było w TDE, to jest ta różnica. I co jeszcze istotniejsze, dane są również szyfrowane w trakcie transportu tych danych do klienta. Czyli SQL Server, silnik bazodanowy, nie ma dostępu do tych danych wrażliwych, zaszyfrowanych funkcjonalnością Always Encrypted. Pokażemy zaraz sobie to, jak to wygląda. Ten slajd pozwolę sobie pominąć, ponieważ wspomniałem o tym. Tak naprawdę to są różne przypadki użycia tego podziału ról między właściciela danych a administratorów i tu mamy różne przypadki w przypadku, gdy jest to wersja on-premises, czy jest to kompletnie rozwiązane w chmurze, czy takie jakby można powiedzieć hybrydowe. To co ważne, to mamy dwie metody szyfrowania i o tym warto wiedzieć. Metoda szyfrowania pierwsza, deterministyczna, polegająca na tym, że gdy użyjemy konkretnego klucza do szyfrowania danej kolumny, zawsze, za każdym razem dla tej samej wartości dostaniemy tą samą wartość wyjściową. W takim przypadku mamy możliwość wykorzystania pewnych operacji, takich dość istotnych jak indeksowanie, grupowanie, filtrowanie czy złączenia. Ponieważ ten determinizm tutaj jest zachowany. Natomiast istnieje pewne ryzyko, że te dane w jakiś sposób zostaną może nie tyle odczytane, co odgadnięte. Tak? Jeżeli ktoś ma dostęp do baz danych i ma pewną wiedzę na przykład na temat klienta Jana Kowalskiego, że on mieszka we Wrocławiu i widzi jak wygląda wartość zaszyfrowana w bazie danych, bo ma dostęp do takiej tabeli, no to jest bardzo prosty sposób w stanie odgadnąć, jakie inne osoby również mieszkają we Wrocławiu z tych klientów. Natomiast metoda szyfrowania losowego polega na tym, że oczywiście tutaj ta wartość zaszyfrowana jest za każdym razem inna, nawet dla tego samego klucza użytego na kolumnie, którą w tym przypadku szyfrujemy. Oczywiście jest ona bardziej bezpieczna, ale żadnej z tych operacji, którą wcześniej wymieniłem, nie będziemy w stanie użyć z oczywistych względów.
W Always Encrypted posiadamy dwa klucze. Pierwszy klucz to jest Column Encryption Key, który służy do samego szyfrowania poszczególnych kolumn. Sytuacja wygląda tak, że oczywiście nie musimy na każdą kolumnę zakładać osobnego klucza. Możemy ten sam klucz użyć do szyfrowania wielu kolumn. Ten klucz jest przechowywany na SQL serwerze, w silniku bazodanowym. Natomiast drugim ważniejszym kluczem to jest Column Master Key. To jest ten klucz, który służy przede wszystkim do szyfrowania tego Column Encryption Key, który jest przechowywany po stronie silnika bazodanowego. I Column Master Key powinien być przechowywany i do niego powinien mieć dostęp tylko ten klient, który ma dostęp do danych wrażliwych, czyli no najczęściej mówimy tu o aplikacji klienckiej czy o kliencie. Jak to działa? Tak jak powiedziałem, jest to transparentne dla aplikacji. Kto zajmuje się deszyfrowaniem danych pochodzących od SQL serwera? A zajmuje się tym właśnie biblioteka ADO.NET, która w najnowszej wersji znajduje się w .NET Frameworku 4.6. I to ona tak naprawdę odpowiada po stronie już klienta za odszyfrowanie danych, które powinny być odszyfrowane, a to oczywiście są informacje zawarte w metadanych przesyłanych do klienta. Jak powiedziałem, brak konieczności zmian w aplikacji klienckiej. Z małą gwiazdką potrzebujemy odpowiedni parametr zapisać w connection stringu, czyli w połączeniu do baz danych, tak żeby silnik bazodanowy wiedział, że chcemy pracować z Always Encrypted i chcemy deszyfrować te dane. Gdyby dane były zaszyfrowane po stronie silnika bazodanowego, a my byśmy takiej informacji w connection stringu nie zawarli, to wszystkie kolumny szyfrowane dostaniemy w postaci var binary max, no i tam wiadomo, będziemy widzieli tylko i wyłącznie bajty, tak, które nas niespecjalnie po stronie klienta interesują. Tak, i przejdźmy może do demonstracji. Załóżmy sobie bazę, albo nie załóżmy, bo podejrzewam, że już ją mamy. Tak, jest. Proszę. Większe, ok. Lepiej? Załóżmy sobie tabelę, w której będziemy przechowywali naszych kontrahentów. Teraz tak, już mam tu pewne dane przygotowane, więc tylko sobie w tej chwili je skopiuję do tabeli, którą za chwilkę, w której zaszyfrujemy pewne kolumny. Dobrze. Użyjemy teraz wizarda, który się pojawił w CTP3, którego wcześniej nie było i trzeba było sobie radzić tylko TSQL-em. Więc jak mamy tabelę założoną, to jesteśmy w stanie wywołać wizarda z tego miejsca. To sobie pominiemy. Coś nowego, tak? Tego nie było wcześniej, tak? Załóżmy sobie szyfrowanie na dwóch kolumnach. Na kolumnie PESEL zrobimy metodę szyfrowania deterministyczną, z tego względu, że po tej kolumnie byśmy chcieli wyszukiwać pewne wartości, a jak już wspomniałem, gdyby to była metoda losowa, to nie będziemy w stanie tego zrobić. Natomiast customer name, powiedzmy, zaszyfrujemy sobie tą metodą losową. Klikamy next. Tutaj generowanie column master key'a, który w naszym przypadku przechowamy sobie na potrzeby tej prezentacji w magazynie Windows Certificate dla bieżącego użytkownika. OK? Mamy możliwość przygotowania skryptu, już nie TSQL-owego, tylko skryptu PowerShell-owego, który będziemy mogli wykonać później i przygotować takie wykonanie w jakimś jobie, w jakimś jobie wykonać to później, ale możemy to sobie wykonać teraz. Ja, żeby nie generować tego PowerShell-a w tej chwili, to pokażę tylko króciutko, jak to wygląda wygenerowane. Jest troszeczkę linii więcej. Administratorom baz danych na pewno to więcej mówi niż mi w tej chwili. Z PowerShellem aż tak dużo jeszcze nie miałem do czynienia. Natomiast wykonajmy sobie teraz to szyfrowanie na tych danych, które właśnie skopiowaliśmy do tabeli. Tutaj Microsoft zastrzega, nie wiem czy to było, nie pamiętam czy to było tu przed chwilą widoczne, natomiast zastrzega, że kiedy na danych przechowywanych w danej tabeli wykonujemy szyfrowanie, ważne, żeby dostępu do zapisu nie było do tych danych, ponieważ zastrzeżenie Microsoftu jest takie, że możemy utracić jakieś informacje. Tak, czyli współbieżność tutaj nie jest zalecana. Nie jest zalecana. Okej. Okay. Mamy dane, zobaczmy jak one wyglądają.
Czyli ja będąc w tej chwili administratorem nic nie widzę tak naprawdę z tych kolumn zaszyfrowanych, tak? Mam pełną władzę nad tą bazą, niestety danych zaszyfrowanych żadnych nie widzę, czyli dane wrażliwe zostały przede mną ukryte. Zobaczmy, zajrzyjmy do jednego z widoków systemowych, jakie nowe informacje otrzymaliśmy w takim właśnie widoku systemowym. Mamy informacje o zastosowanym algorytmie, o zastosowanej metodzie szyfrowania i tutaj identyfikatory kluczy. Czyli kilka kolumn znowu do widoków systemowych doszło. Ja sobie pozwolę teraz uruchomić profilera, żeby pokazać Państwu na przykładzie prostej aplikacji desktopowej, czyli aplikacji, która będzie po stronie klienta, jak SQL Server jest odpytywany właśnie przez aplikację klienta. Profilera już odpaliłem, żeby nie tracić czasu. Przełączmy się na aplikację. Mamy prostą aplikację z connection stringiem. Tutaj tylko chciałbym pokazać Państwu, że connection string rzeczywiście musi być zmodyfikowany, czyli zmodyfikowany, jakby rozszerzony o informację, że chcemy używać encryption. Odpytujemy tabelę customers po prostu, tak? Tam będę miał jedno pole do filtrowania, to będzie pole po PESEL-u. Spróbujmy sobie odpalić teraz tą aplikację. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Bez filtrowania najpierw. OK. Zobaczmy, jak to wygląda po stronie SQL Servera. Nic się nie zmieniło, tak? Czyli tak jakby w ogóle biblioteka nie miała nic do roboty. No ale w tym przypadku akurat nie miała nic specjalnie do roboty, poza tym, że musiała zdeszyfrować dane po stronie aplikacji klienta. My pamiętamy, że SQL Server nie zna tych danych. Spróbujmy sobie przefiltrować kolumnę PESEL. Świeżymy. OK, udało się to. Co dostaniemy tutaj? No, wygląda to już nieco inaczej, ponieważ użyliśmy do filtrowania kolumny, która jest szyfrowana. Biblioteka ADO.NET wysłała trochę więcej informacji do SQL Servera, tak żeby on był przygotowany na trochę nieco inne zapytanie. Więc jak widzimy, zapytanie zostało nieco zmodyfikowane, sparametryzowane. Do parametru została przekazana zaszyfrowana przez klienta wartość. Tak? Czyli znowu SQL Server, nawet jak pytamy o pewne wartości, mimo że filtrujemy, nie ma dostępu do wartości oryginalnych. OK, spróbujmy sobie wykonać w takim razie na przykład filtrowanie po lajku. Jak Państwo myślicie, czy to w tym przypadku zadziała, czy nie zadziała? Gdybym ja chciał wyszukać sobie na przykład klientów po PESEL-u zaczynającym się od 7.5. Nie zadziała? Dlaczego? Nie zadziała. Nie zadziała, ponieważ po stronie klienta tak naprawdę szyfrujemy wartość, którą będziemy szukali. Nie jesteśmy w stanie zgadnąć pełnego zbioru, który może w ogóle być czy pasować pod nasze zapytanie, więc tutaj tak naprawdę filtrowanie jest tylko możliwe po konkretnej wartości, czyli znak równa się i nic ponad to. Więc tak to wygląda przy Always Encrypted. A w aplikacji klienckiej ten klucz jest zapisany? Klucz nie jest zapisany w aplikacji klienckiej, tylko na przykład jak pokazałem tutaj, jak zakładaliśmy ten klucz w Windows Certification Store. Tak? Czyli... A jakbyśmy te 75 zaszyfrowali tym kluczem czy deterministycznym kluczu szyfrowania, wtedy użyli predykatu, który użyłeś, to by zadziałało. Którego predykatu? Bo ty wysłałeś 75 czy jakąś tam liczbę, tak? A jakby tą liczbę zaszyfrować, tak jakby jest szyfrowana kolumna PESEL i zadasz wtedy pytanie większe od 75 zaszyfrowanego, to wtedy uzyskasz czy nie? No nie, bo nie masz pewności, czy zaszyfrowane 75 będzie w tej samej kolejności, co zaszyfrowane 74, czyli że ono będzie zawsze większe, tak? Czyli nie ma takiej możliwości, żeby tak wyszukać. A jak masz na ciągu znakowym i działasz i dasz wartość klucza i coś ten pan coś przekombinowuje tutaj. Przejdziemy do tego troszkę później, to jest, podejrzewam, temat na dłuższą dyskusję, ale tak się nie da. Po prostu możemy tylko wyszukiwać po konkretnej wartości, tak? Nie ma możliwości wyszukiwania po większy, mniejszy lub like.
Więc tak jak pokazywałem, zapytanie wygląda w ten sposób, że jest przygotowywane pod konkretną wartość, która jest zaszyfrowana po stronie aplikacji klienckiej. Gdybyś modyfikował to zapytanie teraz, a masz parametr użytkowy? Po stronie tutaj Management Studio? Ja właśnie to próbowałem zrobić wcześniej, z jakiegoś powodu to nie wychodziło, być może dlatego, że spróbujmy to tak teraz zrobić, bo tutaj mamy przygotowane to. To chyba było w tej kolejności, musielibyśmy sprawdzić, spróbujmy. Tak, z jakiegoś powodu nie zdążyłem tego sprawdzić, dlaczego ja nie mogę zapytać po wartości zaszyfrowanej. Być może jeszcze jakiegoś kasta musiałbym tutaj zrobić, ponieważ kolumna, typ kolumny zaszyfrowanej to nie jest to samo, co ona ma pewne dodatkowe informacje, które mówią o tym, że to nie jest ten sam typ, tak? Także trzeba tutaj jeszcze troszkę popróbować, jakby można było, podejrzewam, że da się to zrobić. Ten klucz po stronie klienta. No bo teraz go pan zakładał po stronie SQL, tak? Tak, ale ten klucz jak najbardziej, on to jest ten klucz, to jest ten master klucz, tak? Ten master klucz wędruje w tym miejscu, gdzie aplikacje klienckie mają pracować, tak? Czyli ten klucz rzeczywiście wędruje po stacjach klienta. On tutaj tak naprawdę dla SQL serwera w tym momencie nie byłby potrzebny, gdyby nie to, że ja tu mam aplikację, tak? OK, spróbujmy jeszcze założyć indeks nieklastrowy na kolumnie PESEL. To się udaje, ponieważ jest zaszyfrowana metodą deterministyczną, natomiast w przypadku kolumny customer name to się nie uda. Tak jak powiedziałem, nie możemy założyć indeksów, nie możemy wyszukiwać i tak dalej. No i podobnie będzie się sytuacja miała z grupowaniem. Dla kolumny PESEL jesteśmy to w stanie zrobić, ale znowu w przypadku kolumny customer name to już się nam nie uda. No i to jest właśnie to, o co tutaj pan pytał. Nie mogę zapytać wprost o tą wartość zaszyfrowaną. To trzeba jeszcze sprawdzić. Dobra. To sobie zostawimy, a przy prezentacji powiem dwa słowa jeszcze. Tak, są pewne ograniczenia przy Always Encrypted. Na wielu kolumnach nie możemy założyć takiego Always Encrypted. Na XML, Raw Version, Image, takich szerokich kolumnach tego nie zrobimy. Na SQL wariant, którego mam nadzieję nikt z Państwa nie używa specjalnie namiętnie. No i innych kolumnach, które powiedzmy służą troszkę do innych celów niż dane wrażliwe. Chociaż też można by sobie wyobrazić, że no nie wiem, punkt geografii jest gdzieś tam, chcielibyśmy taką kolumnę zaszyfrować, ale oczywiście są metody obejścia tego. No i na typach użytkownika, na kolumnach typu użytkownika również nie założymy Always Encrypted. Jeśli chodzi o migrację danych do bazy, która już posiada zaszyfrowane dane, jak to wówczas zrobić? No, chcielibyśmy użyć mechanizmu na przykład import-export z Management Studio, natomiast to, czego już tutaj w demonstracji nie pokażę, bo nie zdążymy, powiem tylko o tym, że tak jak tutaj widzimy na czerwono, potrzeba w takim eksporcie zaznaczyć odpowiedni properties, który będzie mówił, że my mu używamy Always Encrypted, tak żeby została użyta do tego biblioteka ADA.NET i odpowiednie klucze, aby zaszyfrować w bazie docelowej, która używa Always Encrypted, zaszyfrować w odpowiedni sposób te dane. No i oczywiście znowu, jeżeli to robimy na serwerze, .NET Framework 4.6 i biblioteka ADA.NET. Kilka widoków systemowych, które możemy odpytać przy Always Encrypted i które zwrócą nam dodatkowe informacje. To już standardowe. I na końcu pytanie, na koniec może tej sesji, dotyczące Dynamic Data Masking. Jak Państwo myślą, która z tych odpowiedzi jest poprawna? Tak? Dynamic Data Masking, jakbyśmy chcieli zaszyfrować PESEL, to w jaki sposób, czy wszystkie te wartości są poprawne, czy jakie rezultaty jesteśmy w stanie uzyskać? Kto powiedział AC? Tak, tylko AC. Dlaczego nie możemy B? Bo musielibyśmy się
Mamy możliwość w custom string wskazać tylko, ile na początku znaków chcemy odsłonić, ile na końcu odsłonić i po środku pattern, czyli widać, że ten punkt B tutaj w tym momencie nie zadziała. On jest najbardziej wartościowy, bo to co ciekawe, bestu jest właśnie na początku i na końcu. Tak, miejmy nadzieję, że jakby Microsoft po pewnych uwagach użytkowników wersji CTP3 dojdzie też do pewnych takich wniosków i przynajmniej dla dat wprowadzi maskowanie częściowe i może jakieś szersze możliwości dla custom string. Najlepiej zaczytał nam czytać funkcję, a nie sobie. Albo tak. Tak, i za chwilę jeszcze C-Sharpa będziemy mogli tam używać. Dobrze. To od nas już prawie wszystko. Krótko możemy podsumować. Z mojej strony to tak. To, co mówiłem, Always Encrypted i Dynamic Data Masking, to myślę, że to, o czym warto pamiętać, to, że to są funkcjonalności działające na wybranych kolumnach, wybranych tabelach. I kolejna bardzo istotna informacja to taka, że nie wymaga to modyfikacji aplikacji, tak? Czyli która już jest używana i być może nawet której dostępu do kodów źródłowych już nie posiadamy. Ja chciałbym zachęcić do samodzielnego testowania tych nowych możliwości, które zaprezentowaliśmy. Na końcu tej prezentacji, która będzie udostępniona, właściwie przynajmniej 3 slajdy prezentują odnośniki do artykułów, do informacji, webcastów dotyczących tych możliwości. Zachęcam do ich przeglądania i samodzielnego testowania tych możliwości. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania, uwagi, to czekamy na wiadomości od Państwa. Nasz kontakt jest dostępny na początku tej prezentacji. Bardzo dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękujemy ślicznie.